Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnim czasie w Polsce trwa olbrzymia batalia dotycząca tego, czy imigranci okupujący naszą granicę z Białorusią Powinni zostać wpuszczeni do naszego kraju, czy wręcz przeciwnie, powinno się ich absolutnie nie wpuszczać? Rzecz jasna w tej całej aferze nie chodzi o to, że my jako Polacy nie lubimy ludzi o innym kolorze skóry, czy nie lubimy jak ktoś rozmawia w innym języku i dlatego nie chcemy uchodźców spoza Europy, tylko chodzi o to, że mamy obawy, czy ci ludzie w przypadku gdyby przedostali się do naszego kraju, nie zaczęliby nas mówiąc wprost, Okradać, gwałcić i mordować. Zwolennicy przyjmowania z otwartymi ramionami tych obcokrajowców krzyczą głośno, żebyśmy się nie bali tych biednych ludzi na granicy. Tylko żebyśmy się bali wzajemnie samych siebie, bo to nie oni, a my jesteśmy jakimiś totalnymi przestępcami i zboczeńcami. Dziennikarka TVP Info pani Karolina Opolska napisała ostatnio na swoim Twitterze następujące słowa. Kilkaset tysięcy Polek rocznie doświadcza przemocy, w tym przemocy seksualnej. Sprawcami są Polacy. Naprawdę nie trzeba nas straszyć imigrantami. Zagrożeniem są biali obywatele naszego pięknego kraju nad Wisłą. We Wrocławiu zaś na ulicy pojawiła się dofinansowana z budżetu miasta wystawa o tytule Zdejmij mundur, przeproś matkę. Ludzie przechadzający się tą ulicą mogli chociażby podziwiać nagiego mężczyznę klęczącego przed starszą kobietą, i w tle był widoczny mundur wojskowy. Rzecz jasna, celem tej wystawy było obrażanie i jednocześnie kompromitowanie żołnierzy, którzy każdego dnia ryzykują własnym życiem, by bronić polskiej granicy. No ale rzecz jasna, takie osoby, jak chociażby przytoczona przed chwilą pani Karolina Opolska, zapewne teraz mnie wyzywają pod nosem i kpią, twierdząc, że nie ma wcale. Przed kim bronić naszej ojczyzny, no bo przecież ci ludzie po stronie białoruskiej nie są dla nas żadnym zagrożeniem. Oni są bezpieczni, mili, sympatyczni i na pewno nas nie skrzywdzą. Jako, że uważam się za człowieka w jakimś stopniu inteligentnego, to swoją opinię na wszelkie tematy staram się zawsze wyrabiać nie na podstawie krzyków celebrytów, a staram się ją sobie wyrabiać na podstawie albo nauki. Albo oficjalnych, udokumentowanych statystyk, danych, itd. Jestem zdania, że właśnie tego brakuje w naszym kraju podczas wszelkich debat czy publicznych wypowiedzi przy tak polaryzujących tematach. To jest niezwykle proste. Skoro ktoś twierdzi, że Polacy są najbardziej źli, zdemoralizowani i groźni, to wystarczy poprzeć tego typu stwierdzenie oficjalnymi danymi dotyczącymi przestępczości w Polsce. A jeżeli ktoś uważa, że groźni są ludzie chcący przedostać się przez naszą granicę, to zasada będzie podobna. Należy wtedy zerknąć na statystyki dotyczące przestępczości w krajach, gdzie takich imigrantów jest już sporo. Trzeba też zobaczyć, czy w Unii Europejskiej ilość przestępstw rośnie czy spada. I dopiero na podstawie takiej wiedzy, popartej jakimiś konkretnymi argumentami, powinno się budować opinię, bo ile jest warte krzyczenie, że jedna strona sporu ma rację lub druga strona sporu ma rację, skoro nie ma się na to konkretnych dowodów? I tutaj pojawia się pytanie: czy ludzie, którzy publicznie próbują przekonywać społeczeństwo do własnych poglądów, są tak mało inteligentni, że nie potrafią poprzeć swoich twierdzeń, Dowodami w postaci oficjalnych statystyk? Czy może ci ludzie po prostu mają świadomość, że te oficjalne dane jednogłośnie obaliłyby poglądy, które oni głoszą? Jeśli tak, to pojawia się kolejne pytanie, które brzmi, jak bardzo trzeba mieć zmanipulowany przez jakąś propagandę mózg, by wypierać fakty. Tylko po to, aby móc nadal głosić jakieś nieprawdziwe twierdzenia. Celem dzisiejszego materiału nie jest popieranie jakiejkolwiek strony politycznej, ponieważ kwestie dotyczące polityki zdecydowanie nie są moją mocną stroną i nie chcę zabierać głosu w sprawach, na których zbytnio się nie znam. Ale z racji, że jestem olbrzymim pasjonatem tematyki kryminalnej, to stwierdziłem, że Nagram dla was taki materiał, w którym przeanalizuję statystyki przestępczości w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Sprawdzę, czy rzeczywiście w Polsce jest tak strasznie, jak zasugerowała pani Karolina Opolska. No i przede wszystkim postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy z kryminalnego punktu widzenia powinniśmy obawiać się imigrantów. Chcących przedrzeć się przez naszą granicę. Może dla niektórych taki odcinek będzie pomocny przy wyrabianiu własnej opinii, bo co kluczowe, nie mam zamiaru tutaj narzucać jakichś swoich prywatnych poglądów, tylko chcę na chłodno. Obiektywnie przedstawić popartą dowodami wiedzę. A więc przypomnę tylko, że jeśli chcecie docenić moją pracę, to wystarczy zostawić pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ponadto mój rozwój można wspierać także finansowo na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą się właśnie teraz na ekranie, ale także znajdziecie je w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Długo zastanawiałem się nad tym, od czego ten odcinek zacząć i finalnie doszedłem do wniosku, że może na samym początku postaram się po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce rzeczywiście jest tak niebezpiecznie, jak zasugerowała na swoim Twitterze wspomniana pani Karolina Opolska. W 2022 roku na łamach miesięcznika National Geographic została opublikowana lista 163 krajów zamieszkałych przez 99,7% światowej. Populacji z podziałem od najbezpieczniejszego kraju do tego najbardziej niebezpiecznego. Polska w tym rankingu znalazła się na 24 miejscu, co na tle reszty świata było całkiem dobrym wynikiem. Oczywiście, zawsze mogło być lepiej, ale 24 miejsce absolutnie nie stawiało nas w jakimś złym świetle. No ale czy ten ranking rzeczywiście odzwierciedlał stan przestępczości w Polsce? Nie do końca. Ponieważ publikacja National Geographic opierała się na raporcie Global Peace Index, czyli jest to raport dotyczący stanu pokoju w poszczególnych państwach, przygotowany przez Australijski Institute for Economics and Peace i publikowany Vision of Humanity. Indeks mierzy stan pokoju na świecie według trzech kryteriów. Poziomu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, zasięgu konfliktu krajowego lub międzynarodowego oraz stopnia militaryzacji. Tak więc ten ogólny raport nie dowodzi o poziomie przestępczości, gdyż są w nim brane pod uwagę także inne aspekty. Aczkolwiek w 2022 roku na zlecenie międzynarodowej przechowywalni bagaży BONS powstała lista 30 najbezpieczniejszych krajów dla samotnie podróżujących kobiet, i ten ranking jest naprawdę ciekawy, ponieważ brano w nim pod uwagę takie kryteria jak przemoc domowa, zabójstwa kobiet, ogólny wskaźnik przestępczości, poziom bezpieczeństwa podczas spacerów nocnych, przemoc wobec kobiet, prawa kobiet i równość płci. Proszę sobie wyobrazić, że według tego rankingu Polska jest dziesiątym najbezpieczniejszym krajem dla samotnie podróżujących kobiet. Samoistnie więc nasuwa się pytanie, jak to możliwe, skoro przecież pani Karolina Opolska publicznie zasugerowała, że polscy mężczyźni są tak skrajnie niebezpieczni, że to nas trzeba się bać, a nie imigrantów. No więc jak to, kochani, jest? Czy firma Bons robi sobie jakieś ponure żarty i poleca kobietom podróże do Polski, gdzie mężczyźni głównie w wolnych chwilach biją i gwałcą? Czy może po prostu dziennikarka będąca osobą publiczną wprowadza społeczeństwo w błąd, przedstawiając obywateli naszego kraju jako jakichś... Totalnych zwyrodnialców. Aby się nad tym głębiej zastanowić, przejdę do oficjalnych danych pochodzących z Eurostatu, czyli z Europejskiego Urzędu Statystycznego. Dla uproszczenia, posłużę się artykułem opublikowanym na stronie Polskiego Radia, gdzie te dane już zostały ładnie podsumowane. Ale gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości dotyczące tego, czy ten artykuł na stronie Polskiego Radia jest na pewno rzetelny, to w opisie w źródłach znajdziecie odnośnik bezpośrednio do raportu Eurostatu więc będziecie mogli samodzielnie się przekonać, że to te same dane. Tak więc, według najnowszego raportu z 2023 roku, wynika, że w statystyce gwałtów przewodzą Francja i Belgia. W pierwszym z tych krajów potwierdzono 29,38 gwałtów w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, a w drugim 29,25. Na dalszych miejscach znalazły się Austria 14,93, Luksemburg 12,62, Holandia 11,06 i Niemcy 10,91. W Polsce ten wskaźnik to 1,99. Ciekawe dane znalazłem również na stronie statista.com, gdzie możemy znaleźć wykres opublikowany w zeszłym roku i dotyczy on liczby zgłoszonych przypadków gwałtu w wybranych krajach europejskich w 2021 roku według płci ofiary. No, i z tych opublikowanych tam danych możemy się dowiedzieć, że w 2021 roku w Polsce zgłoszono łącznie 599 gwałtów, z czego 575 przypadków dotyczyło kobiet, a 24 przypadki dotyczyły mężczyzn. Dla porównania, w tym samym roku we Francji zgłoszono prawie. 35 tysięcy gwałtów, z czego 31 tysięcy dotyczyło kobiet, a prawie 4 tysiące mężczyzn. Przypominam, że Francja liczy niespełna 68 milionów mieszkańców. Więc teraz porównajmy. Polska, 37 milionów mieszkańców i 599 zgłoszonych gwałtów w 2021 roku, a Francja, 68 milionów mieszkańców i 35 tysięcy zgłoszonych gwałtów. Albo jeszcze lepszym przykładem jest Szwecja. Tam oficjalnie mieszka jedynie 10,5 miliona mieszkańców, a w 2021 roku zgłoszono mniej więcej 15 razy więcej gwałtów niż w Polsce. No ale wiadomo, i tak największym zagrożeniem dla polskich kobiet są polscy mężczyźni. A tak już całkiem poważnie. Pamiętajcie kochani, że w każdym kraju zdarzają się dobrzy ludzie i źli ludzie. I czujność należy zachowywać wszędzie. Jeśli obserwujecie mój kanał, to na pewno zdajecie sobie sprawę, że ofiarą przestępstwa przy odrobinie pecha może stać się dosłownie każdy człowiek, ale nie dajmy sobie wmówić, że obywatele naszego kraju są statystycznie jakimiś najgorszymi zwyrodnialcami, bo wcale to prawdą nie jest i z powszechnie dostępnych danych jasno wynika, że Polska jest krajem bezpiecznym. I szczerze życzę zarówno sobie, jak i Wam, aby ludzie o tym bezpieczeństwie nie przekonali się na własnej skórze dopiero wtedy, gdy ono na dobre minie. Ale idźmy dalej, bo na razie skupiłem się głównie na przestępstwach seksualnych, więc może jeszcze w innych kategoriach Polska wypadnie gorzej, i wtedy słusznie będzie można nam przypiąć łatkę przestępców. Wróćmy więc do oficjalnych danych z Eurostatu. Jak wynika ze statystyk, największą liczbę napaści w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców 554 odnotowuje się w Belgii. Na dalszych miejscach znalazły się Niemcy 165 napaści, Luksemburg 101, Austria 42 i Holandia 26. W Polsce odnotowuje się najmniej tego typu przestępstw 17 na 100 tysięcy mieszkańców. W Belgii zanotowano też najwięcej kradzieży na 100 tysięcy mieszkańców 1914. Na drugim miejscu znalazł się Luksemburg 1712, a na trzecim miejscu Holandia 1362. Za nimi są Niemcy 1307 i Austria 1276. W Polsce te statystyki są zdecydowanie niższe. Odnotowuje się 260 kradzieży. Na 100 tysięcy mieszkańców. Jeśli chodzi o umyślne zabójstwa, to w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców najwięcej odnotowuje się ich w Finlandii, na Cyprze i w Belgii. Kolejno ze wskaźnikami 1,63, 1,62 i 1,55 na 100 tysięcy mieszkańców. Mniej zbrodni odnotowano we Francji 1,16 i Szwecji 1,07. W Polsce ten wskaźnik wynosi 0,7 na 100 tysięcy mieszkańców. Pamiętajcie też, że nie wszystkie przestępstwa w Polsce popełniają Polacy, więc gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na naszych obywateli, to te wskaźniki, choć w delikatnym stopniu, byłyby jeszcze niższe. Dla przykładu, z danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji wynika, iż według stanu na dzień 14 maja 2024 roku w Polsce poszukiwanych jest 116 osób na podstawie listów gończych w związku z artykułem 148 kodeksu karnego, czyli w związku z zabójstwem i wśród tych 116 poszukiwanych osób jest aż 47 obcokrajowców. Czyli stanowią oni mniej więcej 40% osób poszukiwanych w Polsce za zabójstwo. Rzecz jasna to nie jest tożsame z tym, że 40% morderców w Polsce to obcokrajowcy, tylko oznacza to, że po prostu przestępców z zagranicy czasami jest trudniej schwytać. I niektórym z nich udaje się skutecznie uciec. Myślę, że skoro już zapoznałem was z tymi wszystkimi danymi oraz statystykami, to pora zastanowić się nad tym, czy imigranci chcący przedrzeć się przez granicę z Białorusią rzeczywiście stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Aby to przeanalizować, przede wszystkim na samym początku, należy podkreślić, że za początek tak zwanego kryzysu migracyjnego uznaje się rok 2015. To właśnie od wtedy w Europie z roku na rok, jest jest coraz więcej imigrantów, i to właśnie od wtedy, z roku na rok, według danych Eurostatu, drastycznie zaczęła rosnąć liczba przestępstw seksualnych w krajach. Unii Europejskiej. Na swoich ekranach możecie właśnie teraz zobaczyć wykres to udowadniający. Ponadto jest do niego umieszczony opis, który w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco. W 2022 roku w Unii Europejskiej policja odnotowała 231 456 przestępstw związanych z przemocą na tle seksualnym, czyli o 10,3% więcej niż w roku poprzednim. Jak pokazano na wykresie, tendencja wzrostu Utrzymuje się od 2015 roku, z wyjątkiem 2020 roku. Wzrost liczby przestępstw związanych z przemocą na tle seksualnym w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem nastąpił w 21 z 27 krajów Unii Europejskiej. Natomiast Dania, Estonia, Chorwacja, Cypr, Litwa i Szwecja odnotowały spadek. W 2022 roku w krajach Unii Europejskiej policja odnotowała 52 przestępstwa przemocy seksualnej na 100 tysięcy mieszkańców. W porównaniu z 47 w 2021 roku. W ostatnich latach w Unii Europejskiej zaczęła też rosnąć liczba oszustw, ale akurat za to myślę, że nie możemy winić imigrantów, ponieważ tutaj w dużej mierze winny jest rozwój cyberprzestępczości. Aby zachować pełną obiektywność, podkreślę, że przez ostatnie lata w Unii Europejskiej spadała za to liczba rozbojów, włamań i kradzieży. Ale w roku 2022 znowu nastąpił wzrost. Jeżeli zaś chodzi o świadome zabójstwa, to w 2015 roku było ich więcej niż w 2014 czy 2013, ale później nastąpił spadek z lekkimi wahaniami. Zresztą wkleję w montażu wykres, żebyście samodzielnie mogli zerknąć, jak to wygląda. Tak więc, z tych statystyk jednoznacznie wynika, że napływ imigrantów głównie wiąże się z zagrożeniem przestępstwami na tle seksualnym. To jest niepodważalne i z racji, że ofiarami gwałtów są w zdecydowanej większości kobiety, to panie, które chciałyby przyjmowania do Polski wszystkich imigrantów bez jakiejkolwiek weryfikacji, same ściągnęłyby na siebie olbrzymie niebezpieczeństwo. Wróćmy jednak do tematu przypadków łamania prawa z podziałem na poszczególne kraje. Najwięcej przestępstw seksualnych na każde 100 tysięcy mieszkańców odnotowuje się we Francji, Belgii, Austrii, Luksemburgu, Holandii i w Niemczech. Najwięcej napaści mamy w Belgii, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i w Holandii. W kradzieżach zaś dominuje Belgia, Luksemburg, Holandia, Niemcy i Austria. Jeżeli chodzi o celowe zabójstwa, to w przeliczeniu na 100 tysięcy osób jest ich najwięcej na Cyprze, w Finlandii i w Belgii. Podsumowując, więc w tych niechlubnych statystykach pojawia się Belgia, gdzie obcokrajowcy stanowią aż 34,5% społeczeństwa. I z tych ponad 34% praktycznie aż 53% to osoby spoza Unii Europejskiej. Znajdują się też Niemcy, Francja i Austria, czyli kraje, gdzie trafia praktycznie najwięcej imigrantów spoza Unii Europejskiej. Na swoich ekranach możecie właśnie teraz zobaczyć na przykładzie 2022 roku podium państw, jeśli chodzi o ilość składanych wniosków o azyl wśród obywateli spoza Unii Europejskiej. W pierwszej czwórce widnieją właśnie wymienione przed chwilą Niemcy czy Francja oraz Austria, czyli dokładnie te kraje, gdzie mamy największą przestępczość w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Dla niektórych może być również zadziwiające, że na podium w przestępstwach seksualnych, kradzieżach czy napaściach znalazł się malutki Luksemburg. A w umyślnych zabójstwach pojawił się Cypr. Zatem znowu zerknijmy na przykładzie 2022 roku, gdzie składano najwięcej wniosków o azyl w stosunku do liczby ludności. No pewnie Was nie zaskoczę, ale właśnie na Cyprze, w Austrii i w Luksemburgu. Wysoki wskaźnik zabójstw, jak już wspominałem, jest również w Finlandii, czyli w kraju, w którym zamknięto niedawno granice, ponieważ rząd sobie nie radził z nielegalnymi imigrantami z Syrii oraz z Somalii. Przestańmy więc jako społeczeństwo zakłamywać rzeczywistość. Pomimo tego, że wszyscy bardzo byśmy tego chcieli. To świat niestety nie jest kolorowy oraz zero-jedynkowy i istnieją kraje, w których żyją ludzie zdecydowanie częściej popełniający poważne przestępstwa niż Europejczycy. Oficjalne dane jednoznacznie potwierdzają, że tam, gdzie trafia najwięcej imigrantów spoza Unii Europejskiej, obecnie jest najwięcej gwałtów, zabójstw i napaści. Bezapelacyjnie, jeżeli ktoś po zapoznaniu się z tymi statystykami nadal będzie uważał, że wpuszczanie do Polski wszystkich imigrantów chcących się tutaj dostać jest bezpieczne to sorry, ale takie osoby są po prostu pozbawione jakiegokolwiek logicznego myślenia. Przyjmowanie uchodźców spoza Unii Europejskiej wiąże się z ryzykiem poważnego wzrostu przestępczości na terenie naszej ojczyzny i z tym nawet nie ma co dyskutować, bo takie są fakty. I teraz znając je, każdy musi samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy bardziej niemoralne jest to, że nie wpuszczamy ludzi, którzy koczują przy naszej granicy? Czy może bardziej niemoralne byłoby wpuszczanie ludzi, wśród których z dużą dozą prawdopodobieństwa są potencjalni gwałciciele czy zabójcy? A jeżeli ktoś nadal chce dyskutować z oficjalnymi statystykami i ktoś chce polemizować nad tym, czy, aby na pewno, to mogą być ludzie skłonni do dokonywania poważnych zbrodni, to przypominam, że niedawno chroniąc granicy stracił życie nasz polski żołnierz, więc chyba to jest już samo w sobie wystarczającym dowodem, że wśród tych ludzi na granicy są też bezwzględni mordercy. No i na sam koniec jeszcze warto podkreślić, że niezależnie od tego, jakie mamy zdanie na ten temat, to fakty są takie, że i tak nasza granica nie do końca jest szczelna. Bez problemu w social mediach możemy znaleźć osoby, które chwalą się tym, że pomagają imigrantom, którzy jakimś sposobem przedostają się na terytorium naszego kraju. Chociażby jako przykład mogę tutaj przytoczyć niejaką Agatę Kluczewską czy Beatę Siemaszko. Swoją drogą to niezła ironia, że czym więcej imigrantów w Europie. To tym więcej w Europie gwałtów, których w dużej mierze ofiarami są kobiety, i i tak znajdują się kobiety pomagające im w przedostawaniu się na terytorium Polski. Z pełną powagą warto pamiętać, że brak tak zwanego instynktu samozachowawczego może być objawem różnego rodzaju zaburzeń pracy mózgu, a nawet i może być objawem poważnych chorób psychicznych. Dlatego tutaj z olbrzymią troską apeluję do właśnie pani. Agaty Kluczewskiej, czy pani Beaty się maszko, że może warto byłoby udać się na jakieś szczegółowe badania do specjalistów? Bo pamiętajcie, drogie panie, że zdrowie jest najważniejsze. A postawienie diagnozy zazwyczaj umożliwia rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Za tydzień, kochani, opowiem Wam ciekawą historię kryminalną i będzie to odcinek z terenu. Jeżeli zaciekawił Was dzisiejszy materiał, to zostawcie pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek. Dziękuję także wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.